No, i jak widać, udało mi się usunąć tę wadę, którą moimi głupimi rączkami udało się zepsuć. Jak to mi się udało, oddaję głos samemu sobie. No więc, naprawa tego niedop mojego niedopatrzenia wygląda następująco. Całość, jak widzicie, tutaj yy, usunąłem lakier praktycznie. Na tak dużej powierzchni z tego powodu, że mogłem to zrobić tak, żeby tutaj tylko w tym miejscu przeszlifować, polakierować i i dobra. Tylko, że problem byłby wtedy taki, że po prostu byłoby to bardzo widoczne. Więc ja się nie bawię w półśrodki, postanowiłem, że polakieruję tą całą część. Hmm. Jak to zrobiłem? Po prostu na początku było tak jak przy normalnym lakierowaniu: zetrzeć wszystko, zmatowić dokładnie, polakierować podkładem epoksydowym. Tylko, że tutaj była już drobna różnica. Otóż, podkład epoksydowy zostawiłem na cały dzień, żeby po prostu stwardniał. Aha, jeszcze wcześniej. Wszystko zabezpieczyłem. Tutaj widać, że cały rower jest zabezpieczony. Tutaj jak widać podłogę też zabezpieczyłem. No i zostawiłem, usunąłem maskowanie na mniej więcej taką długość, tak jak tutaj widzicie. No i przystąpiłem do kolejnego matowienia. Z tym, że w tym przypadku zastosowałam bardzo drobny papier ścierny. Ja użyłem 2,5 tysiąca, ale 1000 też jest dobry. I co najważniejsze, przy matowieniu korzystałam też z wody. No, z racji tego, że to też się nazywa papierem wodnym. I tu, jak widać, po lakierowaniu, widać, że tu jest wyraźne wcięcie. A na niej jest taki próg. Tutaj w miejscu gdzie usuwałem też lakier między blachą a lakierem, który pozostał, też został, został mały próg, i w związku z tym trzeba to dokładnie wszystko zeszlifować, zeszlifować do momentu, aż ty po, poczujecie pod palcem, że nie ma tu żadnego progu. Powierzchnia jest gładka. I tak szlifujemy każde, każde to wcięcie, i dodatkowo szlifujemy resztę. No. no i mniej więcej tak to wygląda. Teraz podkła po podkładzie trzeba, przyszła kolej na kolor i żeby nie było, ja wszystko tu mam maksymalnie osłonięte tak jak to jest możliwe, tak jak ja miałem możliwości, tak jak się dało dodatkowo, żeby nie pryskać tam gdzieś świat, mam tekturkę, którą będę trzymał jedną ręką a drugą będę lakierował, mam nadzieję, że to co wszystko zrobiłem będzie wystarczająco tu jest wszystko zeszlifowane otłuszczone. mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze o już? dobra, jeszcze oprócz tego dodam, że oczywiście nałożyłem lakier bezbarny, a później miejsca łączenia znaczy nazwijmy to miejscami łączenia potraktowałem jeszcze pastą polerską no, niestety nie powiem, że udało się to w 100%, bo jednak widać, że tu jest między. Tutaj niestety widać, że jest wyraźne przecięcie, ale ja się tym nie zrażam, bo to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o upiększanie ramy, ale o tym już innym razem. Dzisiaj, więc zaczniemy powoli składać rower. A że skoro składam taki. Dość leciwy rower, chciałbym porozmawiać o różnych standardach i o tym, jak się tego przestrzec, żeby nie trafić na minę. No tak, w skrócie po prostu powiem, że po prostu trzeba zastosować starą prostą metodę. Najpierw zmierz, a później kup. Suwmiarka w przypadku pracy z rowerem jest narzędziem. Można by wręcz powiedzieć, że podstawowym. Bo na przykład załóżmy, że stery. Tutaj mamy stery jednocalowe. Wszystko jest ładnie pięknie. Mamy stery jeden cal. Tyle, że stery, jeden cal, stery jeden cal nie są równe, jakby się mogło było wydawać. Bo otóż. Weźmy widelec. Gdzie jest widelec? O, tam. Widelec, prosta rzecz. Jest jedna rura, druga rura, trzecia rura. W sumie trzy rury. Skupmy się na najważniejszej trzeciej rurze, czyli rurze sterowej. I no, to zależy też od tego, jak to co wymyślili. Tutaj, jakiś durnowaty sposób to wymyślić, nie wnikam. Ale jeśli sobie zmierzymy, to tu jest prosta sprawa. Tu jest 25,4, czyli 1 cal. Ale tutaj, jeśli sobie zmierzymy, okazuje się, że mamy 27 cali. A o co mi tak w sumie chodzi? Otóż o to, że stery skręcane są w dwóch rozmiarach. 27 mm, tak jak w tym przypadku. I również 26,4. I sobie pomyślisz: A, stery to stery, kupię te, które są najtańsze. No nie, bo jak kupisz sobie na przykład ze średnicą dolnej bieżni 26,4, a ty masz, właśnie, jak w moim przypadku, 27 mm, to ci nie wejdzie po prostu. Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o widelec. No bo przecież. No dobra, mamy tu 1 cal, ale Kupiliśmy sobie zajebisty mostek wpuszczany I myśli sobie, a spoko, fajna sprawa Sobie założę, wpuszczę Do czego to nie chcę wejść Właśnie i kolejny standard Bo jeśli sobie Bo jeśli sobie weźmiemy suwmiarkę Zmierzymy to się okazuje, że tutaj mamy 21 cali, a nasz mostek ma średnicę 22,2 cala. I co najciekawsze, to cały czas jest 1 cal, 25,4 mm przypomnę. I tutaj nic się nie zmienia. Jeśli masz rurę sterową, która jest kompatybilna z mostkami 22,2 Tutaj po prostu jest ta dziura bardziej wydrążona. Tutaj po prostu ścianki są cieńsze. O, ile to będzie? 1, 2, 60 mm ścianki są większe, mniejsze. No, no ten. To znaczy, że ktoś. Nie chciało mu się rozwiercić tego na taką minimalną e, średnicę, i to nie jest tak, że to będzie gorsze. To będzie się uszkadzało. Nie, nie, nie. Po prostu tutaj sobie wziął Damy 21 i hu. Teraz porozmawiajmy sobie o sztyce, sztyca. Prosta: prosty kawałek rury aluminiowej, stalowej, czy jak to tam woli, albo jest taki właśnie. Dinks tutaj, albo nie ma dinksa, albo są inne dinksy. No ale niestety, ludzie powymyślali różne standardy. Tutaj mamy na przykład 25,4 mm, ale mamy też popularne dzisiaj 27,2 mm, jak na przykład w rowerach szosowych. Chociaż pewnie się zdarzają też szersze. Ale jeszcze mamy 25,4, 26, właśnie 27,2, 30 ileś tam milimetrów, 31 i 8 milimetrów i różne, różne, różniste pośrednie yy, wie, rozmiary no i weź bądź tu mądry i pisz wiersze, pomyślisz sobie a kupię sobie ten akurat, który mi się podoba ale nie, kupisz sobie kurier Ci przywiezie, bądź kupisz sobie w sklepie a tu się okazuje, że Ci nie pasuje, bo po prostu zapomniałeś zmierzyć Sorry. To już sko skoro skończyliśmy temat taki mniej ważny. Przejdźmy do suportu. Jeśli masz stary rower, najczęściej masz suport na kwadrat albo ewentualnie oktalin, który jest podobno lepszy. No i tutaj kolejna sprawa. Po co pomyślisz? Kupię sobie ten pierwszy lepszy, ten najtańszy, który będzie. Na pewno będzie pasował, nie będzie problem Ale nie pomyślisz sobie na przykład o tym, że w przypadku suportów na kwadrat bądź octalink tutaj można sobie kupić suport o różnych długościach osi. No i co, kupisz sobie akurat taki, to jest najtańszy. No, i się okaże, że to na przykład jest 126 mm. Co w związku z tym prowadzi do tego, że za cholerę twoja przerzutka nie będzie normalnie działać, korba będzie za bardzo odsunięta, w związku z tym nie będzie, się da, nie będzie to dobrze funkcjonowało. Albo w drugą stronę kupisz sobie za krótką i w związku z tym twoja korba będzie ocierała o rurę dolną. I w końcu sobie zniszczysz ramę. Ale dobra, kupiliśmy sobie odpowiedni support. No to czas go wkręcić. Co nie, to jest do cholery. Czemu to nie wchodzi? Czemu, ja to, czemu to tak luzem wchodzi? Co to ma być? No właśnie, bo zapomnieliśmy o tym, że są obecnie dwa wykorzystywane standardy standard 1 BSA i standard drugi ITA, czyli standard brytyjski i standard włoski największa różnica to oczywiście jak wszyscy mówią to, że w przypadku standardu brytyjskiego mamy z jednej strony prawostronny, z drugiej strony lewostronny gwint a natomiast we włoskim mamy z obu, obu stron prawostronny, ale no jak to nie wykręcisz to nawet nie wiesz jaki masz suport i żeby to wiedzieć wystarczy znowu wziąć suwmiarkę i zmierzyć. I w przypadku PSA, o ile mamy dwa rodzaje szerokości muw supportu, a mianowicie e, szerokość 68 mm bądź 73 mm, to zależy czy jest to szosowa czy y, górska, y, górski standard. Tak w przypadku włoskiego mamy jeden rozmiar 70 mm. Gdybyś sobie to zmierzył, nie musiałbyś się martwić tym. Po prostu byś kupił odpowiedni suport. Tutaj jeszcze są oczywiście średnice różne. Zresztą to było widać. Ale powstała rzecz. Zmierzysz sobie, okazuje się, że masz na przykład 70 mm. Aha, to już wiesz po pierwsze, że z obu stron jest prawostronny B. Po drugie, wiesz, że masz standard włoski. Czyli, podsumowując tak krótko, jeśli chcecie kupić coś, najpierw to zmierzcie. Kupcie sobie suwmiarkę. Prosta rzecz, tania. A tyle zaoszczędzi stresu, gniewu i wściekłości. No i w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Następnym razem Zobaczycie skrót tego, jak się składa rower. Chyba, że chcecie, żeby złożyć rower w całości, żebym to zrobił jakiś stra strasznie długi kombajn z tego, to nie ma problemu. Dobrze, a ja się zabieram tymczasem do tego, żeby dostosować. Znaczy, dostosować tamten widelec do mo mojego mostka. Bo jest taki zajebisty ten mostek, mi się tak strasznie ten mostek podoba Jak jako chcę, ja... jak chcę zamontować Nie ma bata Musi być No i co, to by było na tyle w tym odcinku, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę Do zobaczenia, trzymajcie się Bardzo bym prosił o zasubskrybowanie mojego kanału Żeby sobie pooglądać jak mi idzie składanie tego oto pięknego Urban Gravel one Speed Fixie Retro Vintage Gravel. Zaraz powtórzę, no gravel. Jeszcze raz. Urban, Urban Gravel. Um, urban, One Street. Um, urban, One Speed Fixie Retro Vintage Gravel. O, to już się pasuje. No. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. Nie, nie uderzaj mnie.